Cześć mili, wreszcie fajna temperaturka, teraz jest 15, ma być 20 w nocy, wreszcie zima! Naprawdę książkę skończyłem, oczywiście będę jeszcze do tego maja, do kwietnia, do maja będę jeszcze coś tam dopisywał, bo codziennie mi, na przykład wczoraj czytałem, słuchajcie, okazuje się, że w czasie bitwy pod Grunwaldem, to nie było tak, że tak spotykają się tak jedne wojska, drugie, jacyś tam najemnicy ze strony krzyżackiej, słuchajcie, i oni się tam, i tam wygrał Witold, tam Jagiełło i tak dalej. Nie, to nie jest tak, to jest sama logistyka. Były, rozumiecie, słuchajcie, mosty na Wiśle, na rzekach stawiane. I to mosty, przeprawy. Ile takie przeprawy były stawiane, w jakim czasie? Na przykład w ciągu jednego dnia potrafiła być postawiona przeprawa, a czasami w ciągu miesiąca. W zależności od stanu wód i ukształtowania terenu i tak dalej. Nieprawdopodobne rzeczy w ogóle. Teraz tak, dzwoniłem do znajomego, który był w tych wojskach desantowo, coś tam jakieś, gdzie tam te mosty stawiali, takie właśnie jak kolektor, nie? On mówi, słuchaj, jeden dzień, no dobra doba i postawione. A ile oni się teraz pieprzyli z tym rozstawianiem? No to tam, ale rozstawianie. Ile czasu? Parę dni chyba, słuchajcie. On mówi, doba i ma być postawiony na Wiśle. I co się okazuje, że w XV wieku też doba potrafiła być postawiona taka przeprawa. Nie mieli silników spalinowych. Nie mieli łódek takich, słuchajcie, wiecie, OEM. Jak ja zakończę książkę, na pewno będzie wiele tematów, gdzie żal mi będzie, że tego nie ująłem w książce. Niemniej jednak na 98% książka jest skończona. Jeśli chodzi o moją pierwszą książkę, którą tutaj widzicie w narożniku, to miała być książka o wymiarze sprawiedliwości. Nabyłem pewnych wiadomości, pewnej wiedzy. Począwszy od zwykłego doliniarza, a skończywszy na, powiedzmy, na sądownictwie. Ale w międzyczasie pojawiły się jeszcze pewne, może nie osoby, ale pewne służby, tak? No fajnie, dokoptowałem do tej wiedzy. I w pewnym momencie, kiedy ułożyłem sobie to w pewną całość, i nawet, bo ja pomyślałem sobie tak, zrobię książkę bez nazwisk, ale ze zdarzeniami. Ale mówię, kurczę, przecież zdarzenia, no to ludzie, pewne grupy, ludzie to powiążą. To też tak nie może być. I pomyślałem sobie, kiedy nabyłem tej wiedzy, że robić to niebezpiecznie. Podjąłem decyzję, nie piszę tej książki. W tej mojej książce, w mojej Polsce jest taki krótki rozdział Sprawiedliwość, ale tam praktycznie nie ma nic, no jakiś tam promil jest o tym. I powstała książka Moja Polska, która w zasadzie objęła całą Polskę, a nie ten zakres prawa, czyli bezprawia tak naprawdę. I teraz kilka dni temu Sylwester Latkowski, został jego film pokazany o mafii trójmiejskiej. Jeżeli w grę wchodzą poza gangusami, jeżeli wchodzi już sąd, inaczej, policja, prokuratura i sąd, a tym bardziej służby, czy to jest WSI, a później SKW, czy inne służby, wywiad, czy kontrwywiad wojskowy, to już jest pełna mafia. Na pewno część z was wie, kto był głównym świadkiem koronnym w Polsce. Nie tylko on, ale oni się strasznie bali właśnie tych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Najbardziej się bali. Dlaczego? Dlaczego być może wiedzieli, kto to jest, a być może widzieli, co potrafią zrobić takie służby. To nie są zwykli gangsterzy. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć to, że jeżeli do dupy się wam dobiorą służby wywiadowcze, przede wszystkim sprawdzą wam śmieci. Co macie w śmieciach? Będziecie obserwowani, będą obserwowani wszyscy współtowarzysze z waszych rodzin, bliższe, dalszej. Wejdą wam do domu, chyba że wiecie, że jesteście obserwowani przez służby specjalne,
i zrobicie pułapki na włos, na nitkę i tak dalej, nie będę podpowiadał, to wtedy możecie domyśleć się, że ktoś wam przeszperał cały dom. W innym wypadku nawet nie będziecie wiedzieli, że przetrząsnęli wam cały dom, a wy nie będziecie wiedzieli, że byli u was w domu. Mają opracowane wejścia do każdego zamka na całym świecie, jakie są, jakiekolwiek są zamki. Mają specjalistów od tego. Wchodzą do chałupy, robią zdjęcia, jeżeli wiedzą, bo wy macie cały czas ogon, więc nie zdążycie dojechać, dojść na miejsce, ani nikt z waszej rodziny. Robią zdjęcia i tak samo jest wszystko poukładane. To nie są gangusy czy policja, która wchodzi do was na przeszukanie i tam robi burdel. Wy nawet nie wiecie, że byli u was w domu. Mogę wam powiedzieć, wkręcają wam żarówkę. Taką samą, którą wkręciliście wy i cały czas was słyszą i widzą. Non-stop na żywo mają wasz obraz i wasz głos. I dużo innych ciekawych rzeczy. I jeżeli służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze wchodzą już, to co Sylwester Latkowski pokazał, to już nie jest mafia, ale to jest mega mafia. Oczywiście Sylwester Latkowski zrobił to w odpowiednim momencie. Także prawdopodobnie już teraz mu nie grozi śmierć, aczkolwiek nigdy nie wolno nie doceniać pewnych rzeczy. Zauważcie, że jest cisza w ogóle w eterze. Nikt nie mówi teraz o filmie z Trójmiasta. Dlaczego? I ci dziennikarze za i przeciw nie mówią, no coś tam w TVP Info, teraz w tym momencie i nagle słup wystawiony do Amber Goldu zostaje przez Sąd Najwyższy, który zazwyczaj odrzuca, uniewinniony, znaczy z pewnych takich skarbowych rzeczy wyalienowany. Także moim zdaniem Sylwester Latkowski wiedział, kiedy ma nakręcić ten film, a czy zrobił to z polecenia kogoś? Nie wiem, nie mam pojęcia, aczkolwiek mam tą, może nie wiedzę, ale mogę się tylko domyślić. I teraz wracając do mojej książki. Dlaczego nie puściłem tą swoją książkę? Nie wiem, jak ona by się nazywała. Dlatego, że zrozumiałem, co to jest prawdziwa mafia. Ja już to dawno wiedziałem. Ten film Latkowskiego jest dobry. No ja rozumiem, gdyby on to puścił wcześniej, to albo by go nie znaleźli, może by umarł na serce, a może samochód, może po prostu zostałby przykryty przez żwir, który by się wysypał z ciężarówki, może spadłby z 10 piętra niechcąco, bo ten może by skakał tak jak ten pan od w Sejmie od buraków. No, różne rzeczy mogłyby być. Nieważne. Facet ma jaja. Mimo wszystko, że pokazał dość późno ten film, ale ma jaja. I nie mogłem tej książki swojej niestety puścić w takiej formie, bo nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Albo nie wiem, coś innego by się dziwnego wydarzyło, być może z moją rodziną. To nie chodzi o to, czy ktoś jest, boi się, czy się nie boi. Bo jeżeli ktoś mówi, ja się nie boję i poświęca swoje życie albo swoje rodziny, to jest debilem, a nie jest żadnym bohaterem. Jedną książkę wydałem, drugą książkę wydałem, tą trzecią książkę nie będę jej puszczał w Polskę, będę ją sprzedawał sam. Nie będę mówił dlaczego, co, jak, ale po prostu no tak jest najlepiej. Gdzieś wziąłem, ale nie mogę znaleźć, z targów wędkarskich ulotkę z 2015 roku, gdzie 5 wędkarzy zaprasza do siebie na targi i tak, jeden wędkarz będzie... Jest ekspertem od Federa, od Spławika i od czegoś tam. Drugi od tego samego, a 3 od spinningu. Z tych wszystkich 5 wędkarzy osobiście znam jednego, a 4 nie widziałem, jak łowi. Już wtedy mieli się za fachowców. Minęło 5 lat, 6 rok mija. Dzisiejszy poziom literatury, czyli sztuki,
ogólnie sztuki, dzisiejszy poziom polityki, dzisiejszy poziom, nie wiem, wysławiania się, dzisiejszy poziom kaligrafii, dzisiejszy poziom postrzegania, komunikowania się, nie ma w ogóle żadnego poziomu. Dzisiejszy poziom wędkarstwa jest taki sam, jak nasze elity polityczne. Chciałem wam pokazać w skrócie, czym są dzisiaj elity polityczne w Polsce. Elity polityczne dzisiaj, na 17 stycznia, słynna data, tak? Nawet nie napomykają o tym, że ktoś wynosił, był szpiegiem, że ktoś był szpiegiem i z jednej z największej firmy w Polsce wynosił informacje na zewnątrz. A oprócz tego lobbował na rzecz innej firmy, maleńkiej firmy, żeby weszła w miejsce tej firmy. I nikt o tym z obecnej władzy nie mówi. Nikt z obecnej władzy nie zająknął się, że trzeba ścigać mafię. Bo trzeba ścigać mafię. Ja nie mówię o baleronach podwawelskich, kaszanach czy innych kiełbasach. Ja mówię o mafii. A wcześniej powiedziałem, co to jest mafia. W Polsce mamy do dzisiaj rządzącą mafię, a rząd obecny nic nie robi, żeby tę mafię ścigać. Obecny rząd, oprócz pana arcymistrza od zegarków, nie wiem, czy to było Patek, arcymistrza od Pateków, czy od Rolexów, tylko dlatego ściga ten rząd, dlatego, że tego konesera Rolexów i Pateków ściga rząd. Tylko dlatego ten obecny rząd ściga jedynego pana, jedyną grubą rybę. Obecny rząd nie ściga nikogo i nie będzie ścigał. Dlaczego? No właśnie o to jest pytanie. Dlaczego? I jeżeli mamy rząd, który nie ściga mafii, a ściga człowieka, znaczy to nie rząd ściga, ale rząd, że tak powiem, trzyma pieczę nad ludźmi, którzy ścigają człowieka za zjedzenie czekoladki, za wisienki w czekoladce, tak? Za śliweczki, przepraszam, w czekoladce. Ściga za wymienioną żarówkę, ale wcześniej ktoś prosił o pomoc, czyli za pomoc. Ściga kogoś, kto... czy ściga. Ten człowiek został pozbawiony firmy wielopokoleniowej, gdzie dał głodnym chleb. I została mu firma zniszczona. Takich ludzi się ściga, a nie ściga się mafii. Mafii. Międzynarodowej mafii. Jeżeli w Polsce mamy taki rząd, który jeżeli nie ściga takiej mafii, to znaczy, że przyzwala na działanie tej mafii, a jeżeli przyzwala, to jest współodpowiedzialny z tą mafią. To czego możemy wymagać od, no już nie powiem od Polskiego Związku Wędkarskiego, ale od ludzi, którzy zowią się celebrytami. Za chwilę wam powiem, skąd wzięło się nazewnictwo. Ta maść celebryta. Może nie za chwilę, ale już. Pamiętacie szanowną panią Jolantę Rutowicz? Więc od tego momentu w Polsce wykluli się jak feniks z popiołów celebryci. To jest niebywałe. I to jest niemożliwe. Ale ja to widzę, że celebryta, jeden z tych pięciu celebrytów, którzy już 5 lat temu miał się jako człowiek, który może doradzić na targach, w okresie ochronnym Suma, czyli
To był listopad albo grudzień, chyba grudzień 2020. Chwali się. No słucham cię, Misiu, bo mówię o celebrytach, którzy teraz, rozumiesz, tutaj łowią sumy w listopadzie i w grudniu. Może chcesz coś powiedzieć do kamery? Chciałem ci powiedzieć, że oglądałem przed chwilą film, co ma 18 milionów wyświetleń, jak gościu myje fotel w autobusie. No bo to jest ten poziom. To jest ten poziom, obecny poziom po prostu marksistowski. To dzięki marksistom to mamy, tak. To jest ważne. Ja nie wiem, wiesz, może chciałbyś się włączyć w ten mój monolog, gdzie mówię, jak jeden z pięciu, którzy w 2015 roku celebrytów, którzy zostali stworzeni przez Jolę Rutowicz, pokazuje złowionego suma w okresie ochronnym. Ale on, ten sum był za kapotę, natomiast mógł go podhaczyć, oczywiście tego nie zrobił, chwała mu za to. Bardzo porządnie to zrobił, bardzo ładnie, ale... Jak za kapotę złapany, to podhaczony, no. Ja nie mogę powiedzieć za kapotę, ale tak mi się wydaje, ale mógł tego suma wyjąć za kapotę. A w jakim miesiącu? To był listopad, grudzień, to był grudzień. No to w grudniu to 100% za kapotę. W listopadzie zdarzały mi się sumy, w grudniu nigdy. Nigdy. Za sandaczem chodziłem. I teraz tak. Człowiek ten ma się za wielkiego celebrytę, sprawia wrażenie dobrego człowieka. Wiesz, być może, znaczy to nie on pokazywał, tylko on filmował i jego wspólnik, ale to tak jakbyśmy byli prawda? Bo przecież ten człowiek mógł wyjąć tego suma i mógł zahaczyć go w gardło albo w szczękę i go wyjąć. Nie zrobił tego, chwała mu za to. Natomiast według mnie nie powinno pokazywać się taką rybę złowioną w okresie ochronnym. Czy też tak uważasz? No, znaczy powiem ci tak, no nie ma się co chwalić generalnie, wiesz, sumem złowionym w grudniu. Znaczy ja rozumiem, że mógł takim złowić, no wiesz, ja mogę zrozumieć tego człowieka, natomiast on ma tam oglądalność kilkadziesiąt tysięcy. Ja w ogóle nie rozumiem, żeby się chwalić rybami złowionymi, wiesz, dla siebie w internecie, to ja tego w ogóle nie... No ale oni z tego żyją, wiesz, to może to, no ja rozumiem, wiesz, no. Tym bardziej, że wiesz, co ci powiem... Jak jadę do roboty, to tam takie panie stoją przy lesie, co też z tego żyją. Jeżeli człowiek mówi, że przez 30 dni nie miał brania, czy tam przez 20 parę, a był chciał złowić sandacza, no to wybacz, ale wiesz, no ja się nie uważam za specjalistę, ale ja uważam, że 3-4 dni, nawet przy tym dzisiejszym bezrybiu, no musiałbym mieć branie, no to kto jest odbiorcą tego celebryty? Kto może pozwolić, żeby 30 dni pod rząd jeździć na ryby? No nie wiem, dla mnie to okupowanie tej wody przez ludzi, co zarabiają pieniądze na rybach, to jest przerażające. Ale ja ci powiem, że ja znam człowieka, który był w listopadzie i w grudniu 6 razy na rybach i 6 razy złowił rybę. A między innymi miał ponad 80... Znasz go? Tak. Wiesz o kim mówię? Wiem. Słuchaj, i miał 80-taka, ponad 80-taka sandała. Nie 80, ja tylko 96. 96 i 80 taki miał prawie codziennie, no tak wiem. No. Czy ja się chwalę do kamery, że coś złowiłem? Nie. I wiem, że są lepsi, ale jeżeli jest jedna zasada, pamiętaj. Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Filmy w internecie i tak dalej. To ja też rzadko oglądam. A tam kiedyś mi ktoś pokazywał, to mi tam brakuje rzetelnej wiedzy przekazywanej, wiesz? Tam nie ma rzetelnej wiedzy i to jest cały problem w tym wszystkim, tak? Czyli jeżeli chodzi o techniki połowy, o dobór łowiska, o sposób prowadzenia i nawet jak ktoś tam widzę, że próbuje coś powiedzieć i tak dalej, to potem się okazuje, że
to potem się okazuje, że patrzysz na takie ruchy, bo jest coś takiego, że patrzysz na wędkarza i widzisz, jakie ma ruchy, jak podbiera rybę i tak dalej, wiesz, czy on coś potrafi, czy nie. Oczywiście, że tak, ale jak najbardziej. Jest tam paru takich, wiesz, gości, którzy naprawdę są nieźli. Z byłego WMH redaktorzy. A, zwierzak! No, zwierzak to jest gość, który się nadaje do łowienia ryb, jest kozak. Jest kozak! Były redaktor tego wędkarskiego świata. No. Nadredaktor, to co ja mu przywalam, gdzie trzeba mu przywalić, to mu przywalam, a gdzie go chwalę, to go chwalę. Bo jest kozak. No jest dobry, no. Ilość złowionych ryb nie świadczy o jakości wędkarza. Zgadza się, zgadza się. Ilość złowionych ryb bardzo często polega na tym, że jak masz dobre informacje, cały czas masz wywiad internetowo-telefoniczny, dużo czasu i tak dalej, to wtedy jesteś w stanie łowić. Ewentualnie w bezpośredniej konfrontacji, no może tak, ale dobry wędkarz to przede wszystkim jest dobry wodniak. To jest gość, który powinien znać jakieś podstawy dotyczące łódek, dotyczące nawet zachowania się na wiośle, jak pływać. Potrafi sobie sam silnik naprawić. Oj, to już wkraczamy w bardzo mocne bariery. Tak. I to są jakieś różnice, no bo bez tych podstaw takich, no to są tak po prostu zarzuty. A ja bym ci zadał takie pytanie, a jak udzielimy pierwszej pomocy na wodzie? Nadredaktorowi bym zrobił. Chodź do pięta. Ale Krzyżakowi nie, bo ma za duże usta. Ale na pewno nie zrobiłbym San Sebastianowi. Sześć łódek na Mazowszu, co biorą pieniądze za łowienie ryb. No. Dokładnie, tak. Panie. To jest dla mnie, to jest, wiesz, ta Wisła... Tak. Ale wiesz co, ja się zastanawiałem... To mniej więcej, jakbyś miał jakieś jezioro, nie wiem, w te hektary jestem słaby, no ale załóżmy, że jakieś jezioro tam na Mazurach, takie, wiesz, średniej wielkości, no, średnie, może nawet mniejsze, i że po prostu sześć ekip, kurna, które tłuką to na stop, no, to tak mniej więcej wygląda mazowiecka Wisła w tej chwili, także, wiesz, a potem wielkie zdziwienie, że ryb nie ma, no. Sprawiedliwie by było o tyle, gdyby każdy płacił za ilość wykorzystanego czasu na wodzie. No taka jest prawda, no. Czyli jeżeli masz podatek w paliwie wliczony, no to masz podatek w paliwie. Jak więcej jeździsz, to więcej podatku płacisz za korzystanie z dróg. Jeżeli więcej jeździsz na ryby, to więcej płacisz. Każde wejście powinno kosztować. Taka jest prawda. Robiłem o tym film, robiłem. Ten proceder, który w tej chwili ma miejsce tutaj na Mazowszu, na Wiśle, to jest, wiesz, to jest po prostu łapanie ryb do internetu. No dokładnie, dokładnie. No, robiłem o tym film, tak, nie tak dawno. Ja mówię, mało oglądam tych filmów, czasami ktoś mi podeśle coś pokazać, ale generalnie takiej merytorycznej wiedzy i jakichś takich porad technicznych, wartościowych, to nie widziałem nikogo pod zwierzakiem. Tak? No dobrze, ale to teraz... Widać, że tam jest pamięć mięśniowa, że są ruchy, kocie w łowieniu ryb. Po prostu widać, że gość cały czas łowi ryby, no. I uczył się łowić ryby, jak były ryby. Kot to zwierzak to kot, kocie ruchy. Tak, jakim to filmie było, kocie ruchy? I łapał z najlepszymi. Czyli ze mną i z tobą. No co, Maniuś? Bo mi tak łapy zmarzły, jest już 15, mi tak łapy zmarzły. Akurat ty, dla mnie to jest fajne, no jak ktoś lubi oglądać, jak ktoś czyści fotel, to tak, nikomu super. Powiem ci. Ale jak kręci filmy o rybach i mi promuje łowisko, na którym ja 20 czy 30 lat łowiłem i potem ściąga ten kur na połowę Polski, no to wtedy jest nie fair, no. A to racja, panie, racja. No co mam ci powiedzieć? No jak są miejsca, gdzie łowisz sam, gdzie uciekasz od ludzi i tak dalej. No w takim miejscu teraz jestem, słuchaj. A teraz jest przepływ informacji, internet i tak dalej. Wystarczy, że jeden cię zobaczy, jak podbierak chodzi w lewo, w prawo i już masz na następny dzień jednego, potem już dwóch, a potem już cała Polska wie i wszyscy... Geometrycznie to wszystko leci. Zobacz, co się z siemianówką stało. Tak? No oczywiście. A można było przypilnować, żeby oprócz ilości była jakość. To nie, to kasa. To się skończyło na 70-takach sandaczykach i się wszyscy cieszą, jakie to pięknie połowione. Dobra, w kontakcie. Cześć, Piotruś. Trzymaj się, małpa, cześć. Mili.
Co ja mam wam gadać? Nic dodać, nic ująć. Żegnam was. Przypadkowe połączenie załatwiło cały odcinek. Jak mam się pożegnać? Bo zmarzłem. Jak się pożegnać z moimi YouTube'ami? To tego. Jest piękna zima. Jest piękna zima. Szczypie mróz w tę i w tamtę. Do widzenia. Bye, 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 bye. Ale jego nie. Kurwa, ty jak ja zmarzłem. Maniek, ty też zmarzłeś?